Witam, akwarysta niedzielny. Miałoby dzisiaj o czym innym, ale będzie o czym innym. Dzisiaj będzie film z cyklu Gówno wiem, ale i tak się wypowiem. Musiałem troszkę siorbnąć kawę. Dlaczego tak? Dlatego, że troszeczkę mnie jak zwykle mnie tknęło, czy tam dotknęło, czy wzruszyło, czy coś takiego, coś w tym stylu, nazwanie ryb szczurami. I nie tylko przez Wiesia w filmie, który się ukazał na kanale Aquascaping TV, ale generalnie na necie, na Facebooku, na jakichś tam innych grupach i tak dalej. Czystość genetyczna, czystość rasowa. Przypomina mi to trochę pewnego pana z wąsikiem pod nosem, ale dobra, pomijam to. Rozpatrzymy to na przykładzie właśnie tych nieszczęsnych żaglowców. Zacznę od tego, że jakiekolwiek wdawanie się w dyskusję 99% akwarystów w genetykę, w systematykę i takie inne rzeczy, to jest takie roztrząsanie wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Ja tam trochę czytam na tym internecie takich różnych, różniastych stron, nie tylko facebookowych grup i polskich grup akwarystycznych, ale różnych. I z tego co ja wiem, to wielu, wielu naukowców prowadzi bardzo długie przewody naukowe i dowody, by udowodnić, że dany gatunek, czy dana rasa, czy jest jedyna w swoim rodzaju, albo jest odrębnym gatunkiem i tak dalej. A my tutaj, tacy akwaryści, nie chcę powiedzieć brzydko, bo też mówię oczywiście o sobie. Mówię tutaj o sobie jak najbardziej. Wdajemy się w dysputy, kurcze, z którymi mają problem naprawdę tęgie głowy. No ale dobra. Dlaczego mnie ruszyły te szczurki? I nie tylko szczurki, bo też kundle, na internecie się mówi jakieś tam różne określenia na ryby, które powiedzmy w cudzysłowie nie są czysto rasowo, czy czyste genetycznie. Trzeba by zacząć od tego, rozpatrzymy to na przykładzie żaglowców. Zacznijmy od tego, że żaglowców mamy tylko i wyłącznie trzy gatunki. Altum, Leopoldi, Scalare. Nie ma żadnych innych. Nie ma Altum, Rio Nanai, Rio Macapungo, czy jakieś tam inne. To jest po prostu, albo jest to Altum, albo to nie jest Altum. Albo to jest Leopoldi, albo to nie jest Leopoldi. Scalare, albo to nie jest Scalare. Reszta, cała reszta inna to są odmiany, które tak samo jak hodowcy, tak samo w naturze powstają różne kolory, kształty, upodobania, środowiska, w których żyją i tak dalej. O ile z Alturnem jest mniejszy problem, bo występowanie tego gatunku jest, tak też mówiąc w cudzysłowie, ograniczone, tak sorki, Scalary i Leopoldi są bardzo rozpowszechnione w całej Ameryce Południowej. Od wschodniego do zachodniego wybrzeża, od północy do południa, do, nie wiem, Ameryki Środkowej praktycznie. I tutaj odmian tych dwóch gatunków jest naprawdę tyle, że kurczę, roztrząsanie, który to jest Leopoldi, a który to jest Scalare, to jest naprawdę dla wielu, wielu fachowców też problem. A co tu dopiero mówić o akwarystach takich jak my. Ja osobiście nie znam ludzi, którzy zajmują się żaglowcami
w sposób naprawdę profesjonalny, to znaczy hodowców, którzy się zajmują w sposób profesjonalny, aczkolwiek na pewno są tacy w Polsce. Ale na świecie jest paru takich uznanych, takich, którzy są w tej dziedzinie naprawdę fachowcami. I tutaj zobaczcie sobie, to jest ze strony, która współpracuje bardzo ściśle z naukowcami z całego świata, nie tylko z Niemiec, czy tam Stanów Zjednoczonych, ale dosłownie z wszystkimi, którzy w temacie żaglowców cokolwiek badają, czy mają do powiedzenia. Ta strona z tymi ludźmi współpracuje. Tutaj są zdjęcia poglądowe, jak powinny wyglądać żaglowce. Z tych trzech gatunków, bo tak jak mówiłem na wstępie, powtarzam jeszcze raz, nie ma żadnych innych gatunków żaglowców. Wielu ludzi, szczególnie na Facebooku, no nie będziemy tutaj ukrywać, ktoś wrzuca zdjęcie, podpisuje tamto zdjęcie Altum Rio Nanai. Tutaj jest fotka występowania altumów. Znaczy mapka, nie fotka, mapka. Widzicie tutaj rzekę Rio Nanai? Nie ma, tak? Ale okej, okay, no ktoś tak nazwał tą rybę. Ktoś kupił tą rybę pod taką nazwą, teraz prezentuje to zdjęcie. I najśmieszniejsze jest to, że pod tym zdjęciem zaczynają się wypowiadać ludzie. Ale to nie jest Altum Rio Nanai. To jest jakiś tam, nie wiem, jakaś odmiana, jakaś tam jeszcze inna. I udowadniają, że to nie jest Altum Rio Nanai, to jest Altum jakiś tam jeszcze Rio Rio. A ja się nie znam na tym. Jak wiecie, ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem czy tam fanatykiem skalarów. Czytam trochę o pielęgnicach i z tego, co ja wiem, no w Rio Nanai może i są altumy, może i nie ma. Nie wiem, ja się nie doczytałem, nie dotarłem do takich artykułów. Ale jak popatrzyliście na te zdjęcia sobie, które wam wrzuciłem wcześniej, zobaczycie, że te altumy, które tam są zaprezentowane, różnią się tak od siebie, z tych paru odmian, że naprawdę no, pewne cechy dla altuma są charakterystyczne, tak? Przede wszystkim jego wielkość. Ale nie, też niekoniecznie. Następnym jest ten ukształtowanie tego pyska, tak? Też, ale też niekoniecznie. Też niekoniecznie. Ludzie, którzy się tym zajmują, mówię profesjonalnie, badali DNA tych ryb. I okazywało się, że wiele ryb, które w Europie krąży pod nazwami na przykład, znaczy pod nazwami, jako gatunek na przykład Leopoldi, ma identyczne DNA z altumem gdzieś tam z Orinoco. Więc no nie mi jest rozsądzać, czy ten Leopoldi w Europie to jest altum, czy to nie jest altum, czy to jest Leopoldi, tak? To niech się naukowcy tym martwią. Ale określenie takiej ryby szczurem na przykład, tak? No jak to się ma do tych ludzi, do tych zdjęć, które wam tutaj pokazałem. Tam niektóre te żaglowce, to naprawdę ja bym nie kupił nawet za 5 zł, jakby ktoś mi oferował je. A to są zdjęcia, które są podpisane przez naprawdę hodowców światowej klasy. Do czego dążę? Do tego dążę, że oczywiście
Wielu ludzi mówi też o chowie wsobnym i tak dalej, że wady genetyczne występują i to są ryby niepełnowartościowe i, no i powinno się je utylizować, krótko mówiąc. Z tego co ja wiem, pielęgnice są rybami niemigrującymi, to znaczy jeżeli jakiś Leopoldi czy Scalare występuje w Gujanie, to on nie przemieszcza się setek kilometrów w głąb lądu, tylko raczej w tej Gujanie zostaje na określonym terenie, oczywiście większym niż nasze akwaria. Tam się rozmnaża i tam też dochodzi do chowu wsobnego, czyli kuzyn z kuzynką, siostra z bratem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest na taką skalę jak w naszych akwariach, ale no też występuje. No. I też dochodzi do, jakby to powiedzieć, skrzywień genetycznych, czyli do tworzenia się nowych odmian. Tak pod względem kolorystycznym, jak i pod względem kształtu, tak? W drodze jakiejś tam ewolucji i tego rozmnażania się wsobnego i niewsobnego, mieszania się gatunków, dochodzi do, na przykład, jakaś partia ryb wychodzi z żółtą plamą, czy z czerwoną plamą, czy z jednym paskiem dodatkowym, czy ze skrzywioną płetwą. Tak samo się dzieje to w naturze, jak w naszych akwariach. Każdy hodowca, ja mówię o hodowcach ryb, tych, którzy hodują ryby na sprzedaż, nie w zbiorniku takim domowym, tak jak u mnie, bo u mnie te skalary na pewno by przeżyły, jedno pokolenie bym wychował, a następne pokolenie już by poszło do zatracenia, do zjedzenia, do, nie wiem, jako karma dla innych ryb, bo po prostu nie miałbym co z tym robić, tak? Ale mówię, ci hodowcy, którzy hodują na sprzedaż te ryby, to daje sobie głowę obciąć, że rozmnażając żaglowca, obojętnie czy Leopoldi, Scalare, czy Altuma, jedno pokolenie ok, drugie pokolenie z tej pary ok, ale przy trzecim pokoleniu, tutaj mówię, jeszcze raz powtarzam, daję sobie głowę obciąć, że każdy z tych hodowców wpuści świeżą krew do rozmnażania z prostej przyczyny. Wiadomo, że ten chów wsobny osłabia te ryby, genetycznie osłabia te ryby i z takiej ikry albo ta ikra pleśnieje w większym stopniu, albo jeżeli się już wykluje i tak dalej, to przeżywalność wśród tych młodych jest bardzo niska, więc oni też dbają o swoją kieszeń, jak gdyby, tak? Chcą, żeby z tego, nie wiem, 200 ziarenek ikry, 195 się wykluło i 193 przeżyły ryby do sprzedaży, tak? A nie, że z 200 jajeczek przeżyje mu, wykluje się 100, a z tych 100 przeżyje 30 ryb, tak? No bo to jest bez sensu, bo taka sama jest, taki sam czas i takie same pieniądze i takie same koszty są opieki nad tą 200 sztukami ikry, jak nad tymi 30, tak? Dlatego takie gadanie, że ten hodowca, kurczę, to ma tam same szczury, a tamten ma, kurczę, jakieś tam super, hiper ryby, to jest takie, wiecie. Ale nawet w naszych zbiornikach, tak? W naszych zbiornikach, kupując ryby w sklepie, obojętnie. Możemy kupić, nie wiem, samca w jednym sklepie, samicę w drugim sklepie, albo samca od jednego jakiegoś akwarysty, jednego hodowcy, samicę od drugiego hodowcy. I tak nie mamy pewności, czy te ryby nie są spokrewnione ze sobą. Genetycznie. To, że one są
gdzie indziej chowane, to może być ta sama linia ryb, ta sama genetyka. Tutaj by trzeba było naprawdę, nie wiem, wielkich fachowców i naprawdę znawców, żeby odróżnić, że to jest inna linia ryb, całkowicie inny, inny odchów, tak? Bo nawet w naszym jednym miocie, który chowamy, każda ryba jest inna, tak? Jeżeli nie wszystkie rodzą się równe z trzema paseczkami albo z jedną kropeczką przy płetwie grzbietowej. Wymądrzanie się nasze naprawdę nie ma sensu. No, nie ma sensu. Udowodnianie, że ta ryba, bo ma lekko zakrzywiony płetwę grzbietową, to już nie jest rybą rasową. Rasową w cudzysłowie. No jest takie trochę bez sensu, bo ta ryba mogła być odłowiona naprawdę prosto gdzieś w Ameryce Południowej i ona też będzie miała zakrzywioną tą płetwę. I ona będzie czysto rasowa, bo ta płetwa akurat u tego gatunku, u tej odmiany akurat się zakrzywia, tak? Akurat taki zbieg okoliczności, taka krzyżówka nastąpiła w przyrodzie z lekko zakrzywioną płetwą grzbietową. I tylko kwestia jest teraz naszego podejścia, czy wyodrębnimy tą odmianę i nazwiemy ją, nie wiem, księżycowy łuk, czy jakiś tam, nie wiem, proca, czy jakąś inną nazwę nadamy, czy po prostu stwierdzimy, że to jest kundelek. Jeżeli stwierdzamy, że to jest kundelek, no to co? Utylizować, tak? No bo no to nie jest czysto rasowo ryba. No bzdury według mnie. Bzdury według mnie. Oczywiście są zawody, takie chyba najbardziej tutaj znane w Europie Środkowej, to w Czechosłowacji, na których no, do których stają ludzie z naprawdę rybami wyselekcjonowanymi, sorry, nie potrafię się wysłowić, z których naprawdę wychodzą piękne okazy z takiej mieszanki. Ale my jako akwaryści musimy dopuścić, że przyroda nie jest jednolita. No, no nie wiem, no tak jakbyśmy człowieka, kobietę, tak? Najprościej, kurczę, nie wiem, mamy jakiś tam wzór Mistrz Świata i wszystkie kobiety porównywali do tej Mistrz Świata, tak? Dla mnie moja żona jest najpiękniejsza na świecie, nie ma piękniejszej od niej. I Mistrz Świata przy niej to jest, powiedzmy sobie, taki lekki kundelek, no. No i tutaj, no ja mówię, ja nie mam nic do wiesia, absolutnie. Ja całkowicie jestem pełen szacunku dla jego wiedzy, dla jego hodowli, dla jego pomarańczek i tak dalej. Ale nie nazywałbym ryb z jakimiś innymi cechami zewnętrznymi jako szczury, tak? Albo genetycznie niepotrzebnej do utylizacji. Bo te ryby naprawdę mogą być czyste genetycznie. Naprawdę mogą być czyste genetycznie. Na koniec jeszcze popatrzcie sobie, bo na live było zapytanie, ile mam akwarii. No to dawno niepokazywana i zapomniana przez Boga i ludzi, a przede wszystkim przeze mnie, moja 60. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Na pewno macie inne zdanie niż ja, ale chciałem wam powiedzieć, co ja o tym myślę. Tyle na dzisiaj. Hej!